Witam Państwa na kolejnym odcinku. No, słuchajcie, ja czytam komentarze. No i zawsze ten film jest akurat wywołany takim jednym komentarzem, no, gdzie sytuacja wygląda tak, że jeżeli ktoś filmy o niebocentryzmie stara się lansować na Facebooku czy jakimś innym portalu internetowym, zaczynają się schody, zaczynają się wyzwiska. Ale słuchajcie, to nie są takie jakieś tam wyzwiska i ubliżenie, to nie, to jest to. Wiecie, o co głównie to chodzi? O tą agresję. Jeżeli ktoś, na przykład płaska ziemia, tego, to tam się tak trochę popowyzywają sportowo i to tak na zasadzie pożycz dychę, machną ręką i poszli, tam nie dyskutują za bardzo. Nie ma tej agresji. A jeżeli się pojawia gdzieś niebocentryzm, słuchajcie, to się zaczyna siwy dym i białe myszy. Skakanie do gardeł, bicie piany, no straszne rzeczy. Ja to przerobiłem przez 3 lata i warto się podzielić właśnie z takimi, z Państwem, takimi różnymi doświadczeniami. W czasach, kiedy jeszcze starałem się badać temat tak zwanej pustej ziemi, no przecież to wiedziałem, co się działo na takim forum moderowanym, jak forum biblijne, i tam się zaczęły dziać cyrki, niby modernowane, a tam po prostu normalnie wszystkich tam co niektórzy się wręcz gotowali. Oni się wręcz gotowali, powiedzmy, że ja tutaj płaską ziemię przedstawię, a oni wszyscy żyją w Układzie Słonecznym i tak dalej. Jeszcze nawet nie było specjalnie mowy o płaskiej ziemi, bo płaska ziemia, wiecie co to tak, myśmy zaczęli w styczniu 2013 pustą ziemię na tym forum, a pierwsze filmy płaskiej ziemi po polsku zaczęły się mniej więcej w lipcu. A więc był taki, nikt tam jeszcze nie wspominał o tak zwanej płaskiej ziemi, ale generalnie nie było żadnej takiej specjalnej agresji. Wszystko było tak, że chodzi o płaską ziemię, tam jeszcze dyskusje jakieś, które były później, nie? Nie było specjalnych agresji. Tam się trochę jedna pani od płaskiej ziemi po prostu denerwowała, była bardzo emocjonalna, ale nie było tak specjalnie, tak to widać było. Nie było wyzwisk, były jakieś tam argumenty, no wiadomo, płaskoziemcy się tam biją z kuloziemcami. No, jedni się ładują, znaczy jedni punktują jednych, drudzy drugi, pierwszych, no i oni się tam tak tłuką, powiedzmy, nawzajem, wymiana ciosów, nie? A z niebocentryzmem jest gorzej. No, słuchajcie, z niebocentryzmem dyskutować to jest, czyli nie masz nic, ale próbujesz dyskutować. To jest największy problem. No, ale jak nie masz tego coś, co możesz dyskutować, no to powstaje problem u tych właśnie kuloziemców. No to a nic, muszą emocjonalnie reagować i tak dalej. Ale to też nie jest sprawa do końca. Zasada jest prosta. Demonista, czy jakiś tam inny, który się powiedzmy nie zgadza, no to po prostu to jest różnica między prawdą a kłamstwem. Jaka jest różnica? Między niebem a ziemią. A więc musi być ta agresja, ponieważ, no słuchajcie, no filmów na temat niebocentryzmu to już tyle powstało, że ta agresja to już widać na kilometr. Oczywiście w niektórych filmach wysłano wszystkich niebocentryków do czubków. Klasyka, gatunka, słuchaj, to się nawet nie ma co dziwić. To jest nawet, można powiedzieć, element, który w pełni uwiarygadnia niebocentryzm. Że jak cię wyślą do czubków, to w porządku. Bo płaskoziemców do czubków specjalnie nie wybiera, nie wysyłają. Ale za to niebocentryków do czubków to jest na zasadzie pożycz dychę. Na luzie, na lajcie. Ale to też nie jest taka specjalnie istotna informacja. Trzeba się zawsze przygotować na to, że trzeba mieć świadomość, czym jest niebocentryzm generalnie. Wiecie, czym jest? Na jednym z wywiadów, które udzielałem już w zeszłym roku, w styczniu, zadano mi to pytanie, jaki jest sens całego niebocentryzmu? Wiecie, to jest bardzo ważne i to trzeba też mieć świadomość. Jaki jest cel niebocentryzmu? Anóż taki, że jest to, co? To jest długość i jakość sznura podana, na mocy którego na tym sznurze zawiśnie ten system. A wiecie, to jest tak zwane, są takie demotywatory. Ja wam tutaj wkleję w opisie ten demotywator, że to jest pętla, nie? To jest stryczek i na dole jest napis: najważniejszy węzeł w życiu. Z czego to jest w ogóle wzięte? Dlaczego akurat to powiedziałem, nie, tutaj? Otóż, słuchajcie, to wszystko pochodzi z pewnego wydarzenia z maja 1944 roku. Szaleje wojna.
6 czerwca 1944 ma być planowane lądowanie aliantów w Normandii we Francji, czyli otworzenie drugiego frontu. No i znalazł się w ambasadzie brytyjskiej pewien zdrajca, który miał dostęp do szyfrów i przeczytał tą informację dla ambasadora, że w początkach czerwca będzie otwarcie drugiego frontu, gdzie wojska alianckie wylądują w Normandii, na plażach Normandii. No i Niemcy oczywiście, on nawiązał kontakt z Niemcami, z wywiadem niemieckim. Oczywiście sprzedał to, Niemcy to zbagatelizowali, ale co jest najciekawsze. No i w końcu Niemcy zapłacili mu, ale jednak ich męczyła, dlaczego ten Anglik robi to. Dlaczego on taki, no, że niby to już wojna prawie, że wygrana, trzeba tylko kwestia tam drugiego frontu, otwarcia, no to dlaczego ty to robisz? On powiedział tak, ja robię to dlatego, bo wam pokazuję tylko długość i jakość sznora, na którym zadędacie. Piękne słowa. Tak samo jest niebocentryzm. To jest kwestia, trzeba mi to uświadomić, to jest kwestia jakiegoś czasu, kiedy on zostanie objawiony. I w ogóle do sprawy trzeba podchodzić bardzo spokojnie. To, że dzisiaj widzimy tylko szkło nieba, nic więcej, te niebo błękitne, wyświetlane gwiazdy, wyświetlane słońce, księżyc i tak dalej. To, że to wszystko widzimy i szereg masy zjawisk, które mniej więcej to potwierdzają, to będzie kwestia dalszych filmów, to tylko świadczy o tym, że kiedyś jądro wszechświata będzie widoczne. Wygasi się gwiazdy, ono będzie widoczne przez tą linię Kármána. W tej chwili, na przykład z kosmosu, ona jest tylko widoczna na przyrządach, tak samo jak promiennik gwiazd, promiennik Słońca. To jest tylko widać na przyrządach, że one są, powiedzmy, które się transportuje poza linię Kármána. Na przyrządach idzie to zobaczyć. Stąd te radioteleskopy i tak dalej. Ale w którymś momencie mieszkańcy Ziemi zobaczą właśnie, to będzie kwestia przełączenia częstotliwości i będzie to widoczne. Teraz jest niewidoczne, bo jest widoczne przez FIT. Wystarczy przełączyć częstotliwość w jądrze Wszechświata i będzie to wszystko widoczne. No i wtedy będzie tak zwane ostatnie rozdanie kart. Będzie tak zwane ostateczne rozstrzygnięcie. I dzisiaj, jeżeli ktoś tam wyzywa i tak dalej, te wszystkie rzeczy robi, to nie ma co kogoś tutaj męczyć, przekonywać. Weźmy przykład, na przykład, który mam. Ja oczywiście. Tam nikogo specjalnie ze swoich sąsiadów nie przekonywałem. Ale za to miałem ich wszystkich na Facebooku, a oni bardzo sprytnie oglądali wszystkie filmy. No i niedawno sprawa wyszła na jaw, że oni nagle zaczęli dyskutować o niebocentryzmie. Sami zaczęli dyskutować. Ja tam specjalnie nic nie wysyłałem nikomu, nic nie specjalnie nie robiłem. Robiłem tak zwaną obronę pasywną. Bo słuchajcie, co to jest też niebocentryzm? Niebocentryzm jest prawdą, która się przebija w świecie kłamstwa. Czy ona się za bardzo przebije? Nie. Niespecjalnie. Ona, nawet pisano, że niebocentryzm nie zagraża jakby oficjalnemu nurtowi nauki. Oczywiście. Ale on... To ma pomóc tylko poszczególnym ludziom, którzy to przyjmą i będą wiedzieli i będą spokojnie czekali na ostateczne rozstrzygnięcie, zachowując pewien spokój ducha i opanowania, bez żadnych emocjonalnych wrażeń tego, co się dzieje dookoła. Taka jest praktyczna wartość. Ateiści zaczynają wierzyć w Boga, na przykład kiedyś taki właśnie ateista, który się zajmował ezoteryką. On stwierdził, jak tak, zajmował się, coś mu tam nie pasowało, coś tego. I wreszcie, jak na przykład zaczął oglądać film o niebocentryzmie, zobacz, ach, wreszcie. A więc wreszcie po prostu on zrozumiał i był szczęśliwy z tego, bo mi podziękował. Ja mu mówię, słuchaj, to mi tutaj za bardzo nie dziękuję, bo ta wiedza to nie jest moja wiedza. Nie? To, że ja tylko służyłem za narzędzie, no to akurat moja działka, że służyło za narzędzie, ale... bo służę za narzędzie, o, w ten sposób. Ale w tym momencie widzimy, taka jest reakcja. Natomiast jeżeli ktoś tam wyzywa tego, słuchajcie, niech wyzywa. Zawsze na Facebooku czy gdzieś tam możemy kogoś wykasować. Poza tym zawsze jest pytanie. Jeżeli
mieliśmy znajomych, a oni tak a nas wyzywają, to pytanie, co to są za znajomi? No, jacy znajomi są? Nie ma żadnych takich. To nie są żadni znajomi. Ktoś, kto po prostu ma stosunek do prawdy w ten sposób, że wyzywa, wysyła do czubków i tak dalej, to jest demonista. To jest wyznawca diabła. Zresztą można powiedzieć, że ten przykład przypomnę tutaj, żeby tutaj była sprawa jasna. Mamy sklep diabła, tam są dwie lady. Jedna się nazywa Układ Słoneczny, druga Płaska Ziemia. No i wiadomo, że jest pilna, cały system jest tak ustawiony, żeby nikt z tego sklepu nie wyszedł na zewnątrz. I to jest gwóźdź. Obojętnie metody nie wchodzą w rachubę. Obojętnie wszystkie chwyty są dozwolone. Nie ma najmniejszego znaczenia. A więc trzeba się trochę wrzucić na luz i mieć świadomość tego, że świat kłamstwa, który w tej chwili istnieje, przestanie istnieć i będzie w święty spokój, ale dopiero wtedy. Do tego czasu będą tam różne hasła, powiedzmy, takie poglądy i tak dalej. Co jest jeszcze bardzo ważne, że trzeba wiedzieć, nie, bo, też żeby się na przykład uspokoić i specjalnie tam nie męczyć swoich znajomych i tak dalej, którzy no, w danej chwili może nie są w stanie przyjąć tego niebocentryzmu albo są na tyle zablokowani, że ich to nie interesuje z różnych względów. Otóż niebocentryzm jest bardzo niebezpieczny dla systemu. Bardzo niebezpieczny. Stąd te wyzwiska, te cuda na kiju i tak dalej, i tak dalej. Bo to są też robione w sposób instytucjonalny. To nie jest czasami tak, że jakby sami w sobie ludzie tak reagują. W żadnym wypadku. To jest system instytucjonalny walki z niebocentryzmem. Już to zdążyłem 10 razy przerobić. To jest instytucja. To nie jest, że ktoś tam ma taki pogląd. To są, się napuszcza różnych agentów dezinformacji, którzy albo robią filmy, albo w komentarzach się tam produkują. Oni są dość nieustępliwi, bo wiadomo, no, słuchajcie, jak mają brać za tydzień walki z prawdą w internecie, bo to nie tylko kwestia internetu, kwestia niebocentryzmu. Jak oni mają wziąć 2000 euro, no to jaki problem? To będzie siedział, pisał i będzie zajadla siedział. Będzie pisał 10 razy, tu go wyrzucą, będzie zakładał nowe niki i tak dalej, i tak dalej. To jest wojna ideologiczna. I ta wojna ideologiczna, ona się skończy Armagedonem. Natomiast do tego czasu jest niebezpieczny niebocentryzm dlatego, nie dlatego, że to jest wywrotka dla nauki, polityki i tak dalej, ale przede wszystkim, że daje rozwiązanie. Niebocentryzm, jeżeli jest w bułce, 3000 kilometrów nad głowami ten pałac Boga, to siłą rzeczy, powiem wam, z automatu, to nie trzeba powiedzmy nic, tylko po prostu zwykłą logikę wziąć pod uwagę, z automatu, z logicznego punktu widzenia, ten, który znajduje się w środku tej kuli, on kiedy zareaguje. Ten, który idealnie kręci tym obrotowym niebem i wprawił to wszystko w perpetuum mobile, to on siłą rzeczy wpłynie na to, co się tutaj dzieje w środku Ziemi, no i na tych, którzy są na zewnątrz Ziemi. Dlatego są te wszystkie ukrywanie tych otworów na biegunach i tak dalej, ucinanie tej wiedzy i tak dalej. A więc tutaj trzeba sobie wrzucić na luz i nie przejmować się tym, że ktoś tam powiedzmy nie przyjmuje tego. Nawet takie dyskusje, wiecie, ja wam powiem, to nie ma większego sensu, no bo o czym to, nie masz nic, a chcesz dyskutować. Jak nie masz tego, oni chcą dyskutować. Instytucjonalnie będą próbowali zrobić ten siwy dym, tak zwaną sztuczną mgłę. Ale wiecie, co jest zawsze? Sztuczna mgła ma zawsze jedną wadę. Wysiądzie maszyna do robienia mgły. I był taki przykładek. Listopad 1944. Pancernik Tirpitz znajduje się w norweskim fiordzie. No i on ciągle był nalatywany przez bombowce czteromotorowe Halifaxy i Lancastery, tak na przemian. No, nie dawali mu tam spokoju, wysyłali co chwilę samoloty nad niego. I była tam taka jedna maszyna do produkcji dymu. I ta maszyna właśnie w ten dzień tego nalotu niestety nie dała dymu, bo się zepsuła. Wiecie co? Ten pancernik dostał kilka bomb parotonowych, poszedł na dno. Jeszcze po wojnie pływał do góry dnem. I tak samo jest ze wszystkimi tymi dyskutantami,
z tymi, którzy mają negatywne stanowisko i tak dalej. Prędzej czy później oni, jeżeli nie zmienią stanowiska, będą w ostatecznym rozstrzygnięciu wybici. Ale tym się też nie trzeba przejmować, bo zanim to w ogóle nastąpi, to będzie spektakularne objawienie niebocentryzmu. Tak jak mówiłem wcześniej, jądro wszechświata będzie widoczne, no i to wtedy będą mieli, co niektórzy, tak zwane podzwonne. A oczywiście, tak jak mówiłem w poprzednich filmach, ci wszyscy tacy, co tak szczególnie są znani z agresji, to tak naprawdę to jest linia rodowa Nemroda, a oni wszyscy nie przeżyją Armagedonu. To tyle. Tak na spokój. Także z Wrocławia jeszcze raz Mariusz Czyteński.